To jest mój plan lekcji, to jest mój plan lekcji, ja go dostałem dzisiaj w szkole. To jest mój plan lekcji, proszę bardzo, to jest mój plan lekcji, to tak. W poniedziałek mam zajęcia praktyczne, potem mam język ukraiński, potem mam wychowanie do życia z murzynem, potem mam podstawy OnlyFansa, potem mam biologię bez transfobii, potem we wtorek mam język ukraiński, historię TikToka, twerking, pole dance i potem mam wiedzę o ruchaniu, potem w środę mam masturbację, znowu mam podstawy OnlyFansa, historię TikToka, naukę zaimków i potem mam narkotyki, od czego zacząć. Potem w czwartek mam polski antysemityzm, wiedza o ruchaniu, potem mam podstawy zmiany płci, potem znowu jest biola bez transfobii, nauka zaimków i potem znowu jest wychowanie do życia. Potem znowu jest wychowanie do życia, pole dance twerking, a na końcu znowu jest antysemityzm. Tak wygląda mój plan na cały tydzień. I fajnie, fajnie, od 8 maksymalnie do 14. Jeszcze do tego wiedza o ruchaniu będzie, także spoko, może się czegoś nauczę. O, ale nuta wyszła. Kocham cię, kochanie moje. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, witam was moi kochani. Witam, dzisiaj u mnie troszeczkę w pokoju ciemniej, ale to dlatego, że nie chcę, żeby te lampy tak waliły, bo na zewnątrz jest 30 stopni, a u mnie w tej chwili w pokoju jest 26, więc chciałbym jak najdłużej te 26 stopni w tym pokoju utrzymać. Masz, bo ty lubisz, jak dzieciakom się krzywda dzieje. Oho, już jestem zainteresowany. Dzieci se płyną, no, błagam, żeby zatonęły. O, tego nie przewidziałem. Dzieciak z czupakiem na pizdę wyrwał. A w ogóle jaka woda dziwna, taka kurwa brudna. Jakaś taka żółtawa, niby płytko, a jednak tak kurwa. To pewnie jakaś rzeka w Luizjanie, czy chuje gdzie. George Osraka na live? O kurwa, poszło z gruzem. Co to się stało na StopHamie? Potrącenie pieszej w Lublinie? Twitch administration, that's a actors, you know, the for latest Michael Bay movie, don't worry, no harm done. Co tu się stało w tym Lublinie? Kogo potrąciło? Tutaj babka sobie truchta, no. Tutaj sobie truchta. Ujoj. O kurwa, ty, po ręce chyba przyjechał, w sensie po dłoni. Ale kurwa, to nie tak, że ja jestem kurwa seksistą i powiem haha głupia baba, ale ta typiarka ma jakiś dziwny, niektórzy ludzie się zachowują jak NPC-ty w GTA albo w Cyberpunku, że zamiast dodżować samochód, to oni wbiegają jeszcze bardziej pod ten samochód, trochę tego nie rozumiem. Ja na miejscu tej babki bym się po prostu zatrzymał i bym zrobił krok do tyłu, a ona nagle jakoś tak krok w bok robi jeszcze bardziej pod ten samochód. Tak zauważyłem, to dużo ludzi tak ma, że oni zamiast właśnie schodzić z linii samochodu, to często wchodzą jeszcze bardziej pod jakby ten, wiesz, damage. Powinno się rozejrzeć. To powiem tak, generalnie są dwie strony barykady w tym, co napisałeś. Jedna strona barykady mówi, że baba powinna się rozglądać, głupia baba weszła pod koła, XD chciała się zabrać, ale jest druga strona barykady, która mówi tak. Ale prawnie to ona wchodząc na pasy, to ona ma pierwszeństwo i to kierowca powinien być uważniejszy. I moim zdaniem obie strony mają część racji. O! O! Wyszło! Wyszło! Czekaj, 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 kurwa, czekaj! Ile? Kurwa, bo ja czekałem na to. Ile? Kurwa, to dopiero wspierającym można być? A ja chcę to kupić, kurwa. Bo ja obserwuję od tygodnia na grę planszową z Cyberpunka, takiego RPGa, i osiągnęli cel w 10 minut, zebrali 155 tysięcy dolarów, ale ja chciałem to kupić, kurwa, to oni dopiero co ruszyli z GoFundMe, kurwa? Myślałem, że już będzie można kupić tą grę planszową, już będzie jakby gotowa. No fajnie to wygląda, no. Ja bym w to pograłbym. Ale to oni dopiero ruszyli z kurwa zbieraniem pieniędzy na projekt? Ty no, zebrali już 160 tysięcy dolarów, kurwa, w 10 minut. O, jest, jest, gra planszowa Deluxe, 139 dolarów. I co, i mogę sobie to kupić z bomby, czy nie? Kurwa, oni mają to wysyłać dopiero w grudniu 2025? Nie. Kurwa, to już wtedy będę zbyt zajęty, będę graniem w GTA 6. O, fucking hell. Jest normalnie figurka, kurwa, Adama Smashera i Bazyliska. O kurwa, zajebiste. Puk, puk. 1,5 metra przestrzeń dla pieszych. A wiecie co? Mogę wam lekką ręką powiedzieć, że akurat całe moje osiedle i kurwa ma w p***ie ten przepis. Całe moje osiedle ma w p***ie ten przepis i wszyscy parkują kurwa z metra od tego i tej przestrzeni dla pieszych praktycznie nie ma, ale wszyscy się na to jakby godzą i nikt jakoś problemu nie miał z tym tego. A czemu pani tu się zatrzymała? Bo do żabki wyskoczyłem. Po co? Widzę. Mogę? Tak, co pani sobie? O kurwa. O kurwa.
Dwie paczki Winstonów i wódeczka czyściutka. A to jakaś poranna godzina. To on wziął do domu takiego mikrusa? Ja jakbym miał chatę, to bym stary takiego k***a syna, takiego Cane Corso bym sobie wziął, nie? Taką k***a, żeby mi domu bronił, nie? Takiego syna, taki że wiesz, i by mi domu bronił, i jakby się w salonie pierdolnął, to bym go jako łóżka bym go używał, nie? Kładziesz mu się na webzu, nie masz wy***ne. Uuuu. W ogóle Cane Corso są ciekawe, bo się mówi, że one są granatowe pod światło. I one serio, czasami tak patrzysz na nie, one serio się wydają takie świecące na niebiesko trochę. Dog niemiecki. Znaczy ja wam powiem tak, ja generalnie, jeżeli chodzi o pieski, mam taką opinię, która może się trochę nie... mogą się ludzie trochę nie zgodzić z nią, bo to jest niby znęcanie się nad zwierzętami. Ale ja jeżeli chodzi o... nie o buldogi francuskie, jak one się nazywają? Te takie duże skurwysyny, co ludzie im uszy przycinają. Jak się nazywa ten pies? Zapomniałem. Doberman? Tak. No to kurwa powiem tak, no ja jakbym miał takiego pieska, no wiem, że to jest ból dla niego, ale kurczę, no chyba też bym przycinał uszy, bo kurwa... A ten pies z tymi właśnie przyciętymi, sterczącymi uszami dla mnie osobiście, no wygląda kurwa miliard razy lepiej, no. Akurat. Dla mnie wygląda miliard razy lepiej. Bo one z tymi uszkami takimi nieprzyciętymi, no ale kurwa to jednocześnie... Nie wiem, wydaje mi się, że jak ja bym miał to zrobić, to bym chyba tego nie zrobił, tak myślę. Że jeżeli już, to bym wziął takiego z przyciętymi, bo ja chyba to bym kurwa bym nie miał serca tego mu zrobić. To człowiek tworzy metamorfozy. Nie mam już planów lekcji, można podesłać grafik z pracy. Nie, bo jeszcze ci widzowie wyśmieją, że zakładasz po 9 godzin, a oni w tym czasie mają psyrkę. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Dobra, Gison, mamy to. Dobrze, pierwsza osoba, która się zgłosiła, to użytkownik Zostawcie Mnie. Jego plan wygląda tak. Od 8 do 14, a czym jest Explok sieć? Eksploracja sieci, lokalnych sieci? To jakiś technik informatyk zapewne. Chodzicie na religię? Czy się wypisujecie z religii? Tak, bo ksiądz czasami daje ciastka. A, rozumiem. O kurwa, tu jaki plan zajebisty, zobacz. Ziomek tak, poniedziałek, wtorek go nie ma. Tutaj w ogóle to jest w kurwie czytelne i nawet ziomek nie wie w sumie co tutaj jest, bo to wszystko to się jakoś nadrukowało dwukrotnie. I jeszcze religia rano. Ale nieźle tutaj drukarka się rozjebała. Drukarka się psuje! Co my tu mamy? Aborcja, zajęcia praktyczne, język ukraiński, wychowanie do życia z murzynem, OnlyFans podstawy i potem jest biologia bez transfobii. To spoko, to widzę, że kolega ze mną do klasy chodzi, bo to ten sam plan, co ja miałem. Biologia, na 10. Co to jest za zajebisty plan? Chociaż kurczę, czy ja bym chciał siedzieć w szkole do 19.05? Czy ja bym chciał siedzieć w szkole do 19.05 od 13? No, nie wiem. Specyficzny plan. Wychowanie do życia w rodzinie, w bibliotece, plastyka, historia, fizyka. Czego się aktualnie uczy na wychowaniu do życia w rodzinie? Bo ja pamiętam, że jak ja miałem jeszcze WDŻ, to lekcje wyglądały tak, że pani nam puszczała jakiś losowy film o ćpunach i pani mówiła tak, widzicie? Nie ćpajcie, ćpanie to zło. Nie mieliśmy za dużo o seksie chyba z tego co pamiętam na przykład. Technik, informatyk i programista, ja mechanik, bo Sigma. Okej, czyli to jest widz. Okej, to jest widz, a to jest jego plan. O kurwa, zdjęcie na ławce w parku robione, no nieźle. O kurwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin zajęć praktycznych. A potem, ej, czym jest technologia gastronomiczna? I czego oni się to uczą, obsługi Thermomixa? Fajne w sumie spoko. Ty, chłop przychodzi na 11.45 na biologię w poniedziałek i kończy o 18. Żeby potem następnego dnia przyjść kurwa na 7.10. Potem od 8 do kurwa 12.30 to jeszcze dwa WF-y, to możesz nie przyjść. Słuchaj, to ten wtorek to w ogóle p***ol. Bo polski już umiesz, a niemiecki to się przyda jak dopiero jak Tusk sprzeda nas Niemcom. To na ten wtorek to nawet nie trzeba co przychodzić do szkoły, tak szczerze. Czy miałem jakiegoś tego typu od WF-u? Nie, ja miałem mój pan, którego miałem w szkole od WF-u. Wielkie W, wielki shoutout dla pana Kruka. On dalej pracuje w mojej szkole ostatniej, w technikum. No, pan Kruk po pierwsze tak, wygląda jakby spędzał pół dnia na siłowni, był totalnym koksem. A po drugie był hypebeastem i on do nas podchodzi i mówił tak, chłopaki, jakiś fajny dropik będzie niedługo. I mówi tutaj, że Travisy będzie dropił, nie znam. Ja mówię, ale pan Kruk to jest koks, nie? No, pan Damian takim koksem był i jest nadal, przepisy ruchu drogowego w piątek. No proszę, poniedziałek wolny, ale za to idzie do szkoły w sobotę. Ty, kurwa mać, o co tu chodzi? Chłop nie idzie w poniedziałek, bo idzie w sobotę. Matematyka, jebisa. No i tu już mi się podoba, fajna szkoła. O, no i kurwa widz, we wtorek nie ma nic. Fajny plan. XDD, fire i pokaz ci dają. Masz wszystkie skróty? Pokaz. O, dziękuję ci, kurwa. Zziugibę, ty! Zziugibę! Bo co to jest?
Zajęcie rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, genetyka i biologia eksperymentalna. Genetyka i biologia eksperymentalna. Kurwa, tam się muszą dzieć dymy na tych lekcjach, tak szczerze. Testują wszczepy z Cyberpunka. Normalnie, Neuralinka widzowie montują. Ej, patrz, poniedziałek do 19, wtorek do 19, środa do 17.40, czwartek do 18.30 i piątek do 19.20. Ale kurwa, męczarnia p***na. Aaaa! Ty! Chłop dostał plan kurwa 3 miesiące do przodu. Co? A czym się różnią zajęcia sportowe od WF-u? Że na WF-ie to jest takie coś na zasadzie, a dzisiaj sobie pójdziemy pokopać w piłę, a tutaj na zajęciach sportowych pewnie to jest jakiś kierunek typu drugi fornal, siatkarz, nie? KM. Ty, nie wiem co to jest KM. KM. Kwadratowa masakra. Tak. Znowu tonę, to nie twoja, ale moja liga. Ja to czuję, gdy co robię, ty nie czujesz bicia. Serca daje tyle, jakbym mógł zabić i zdychać. Ale nie wiem, czy mam winę. Mi zasłania sny.